każdy kraj by był w szosie. A czy we właściwy sposób są wyjaśniane te sprawy? Ja uważam, że jak na Federację Rosyjską, to to przebiega nadspodziewanie dobrze, a to między innymi dlatego, że to leży w interesie Federacji Rosyjskiej, która całemu światu pokazuje się jako kraj kontaktowy, demokratyczny, według własnego mniemania. Prezydent Litwy w Stanach Zjednoczonych nagle w telewizji po angielsku mówi, że Katyń zrobił Rosjanie. Dobrze, kto to przewidywał? Dwa lata temu, rok temu. Jeszcze kiedy pan Putin był w Gdańsku na występie, siedziałem w trzecim siedzie, dosyć blisko, ale słuchałem, co mówił pan Putin, bo to był taki znalazł słowny w stosunku do tego, co już w tej chwili jest powiedziane. Czyli ja jestem realistą, i pan nie oczekuje od Polaka, który w roku 1939 miał maturę i 17 lat i przeżywał jako tragedię rozwój Polski na dwie części, która była nawet o kilkaset kilometrów kwadratowych większa po stronie wschodniej, a mniejsza po zachodniej, 1939 roku. No, żebym ja był tu obiektywny. Ja mogę powiedzieć, że w historii obserwuje się bardzo różne przemiany. Naród rosyjski nie jest zakodowany, że musi zawsze żyć w warunkach, które by nie drżało swój byt i los. I nie jest dzisiaj tak, żeby jakikolwiek Rosjanin, który nic nie robi przeciw władzy, musiał się bać. A dziesiątki na ciebie musiał bać. Teraz już się nie musi bać. To już jest pewien los. A jeżeli chodzi o Polskę, to może zwycięży to myślenie, do którego my uporczywie zdążamy wszystkie polskie rządy. Żaden rząd polski po 1989 roku od tego nie odstępował, że Polska jest sąsiadem, ale nie blisko za granicą. Gdyby ktoś powiedział w Niemczech, ode Duńczyka, albo Holendę, albo Belgię, no tak, no to Francja, Anglia, to co nie ma, to jest nasza bliska zagranica. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam tego, taki polityk był pan, to jest niemożliwe. I musi dojść do tego, żeby to zapanowało, że my jesteśmy suwerennym podmiotem i że jeżeli się nawet przyzwyczajało przez półtora stulecia do pewnej roli, to można się i odzwyczaić, bo i legiony rzymskie były nad prawda, Dunajem, a nie zauważam, że pan Berlusconi miał takie aspiracje dzisiaj. Także trzeba po prostu patrzeć na to realistycznie. Ja sam jako minister spraw zagranicznych teraz nie mam z tym do czynienia. Tym się zajmuje z ramienia premiera pan minister Rotfeld, z ramienia rządu pan minister Sikorski. Ja nie mam z tym do czynienia. Obserwuję to jako obywatel. Nie mam powodu zachwytu, ale do umiarkowanej nadziei. Jeżeli jakikolwiek kandydat na prezydenta albo na przyszłego lidera jakiejś partii, bo w przyszłym roku będziemy przecież wybierali parlament, czyli Sejm i Senat. Sądzi, że miałby receptę na rzucenie Rosji na kolana? Jeżeli tak sądzi, to sądzi inaczej niż Obama, niż Merkel, niż Unia Europejska. Sądzić wolno prezydenta. Ja, jest takie stare powiedzenie, proponować wolno nawet żonie rabina. A co na odpowie prezydenta? Można z tym nie mać, chcieć sądzić, prawda? A co za realia są? Ja myślę, że my nareszcie znajdujemy się na gruncie realiów. Ja z wielkim bólem patrzyłem, mówię to po raz pierwszy, bo nie powiedziałem, to powiem publicznie, bo to nie jest do kampanii wyborczej, jak na Litwie potraktowano naszego prezydenta, bo Lech Kaczyński był naszym wybranym prezydentem. I nigdy jego nie krytykowali, jego brata tak, ale jego nie. To jest różnica. To jest prezydentem, ja byłem prezydentem pana Kwaśniewskiego, z którym byłem w stosunkach służbowych, bardzo dobrych, prywatnych, nigdy mnie nie byłem w domu. Mimo że ich zaprosił. Nie, ale służbowo byłem w stosunkach jak najlepszy. To trzeba rozróżnić. No to powiedziałbym tak, kilka dni przed tragiczną katastrofą, o czym już zapomniano, pan prezydent był zjeżdżony w Wilnie, jako gość pani Grybauskaitė, czyli obecnego prezydenta Republiki Litewskiej. My wiemy, że my mamy z Republiką Litewską bardzo trudne, pewne problemy wynikające z jakiegoś obłędu nacjonalistycznego, że oni Polakom, którzy mieszkają tam 600 lat, prawda, każą pisać nazwiska w zmienionej wersji. No, tego nie ma już dzisiaj w Unii Europejskiej, oni są w Unii, są w NATO z nami, prawda? No, a takie są praktyki.
pan prezydent sam na trybunie, świętowano podpisanie jakiejś umowy o wspólnym obchodzie wydarzeń grunwaldzkich. No to bezpieczne, 600 lat temu, prawda, mają jakieś tam być, prawda, prawdopodobnie trochę za cicho, bo mamy inne problemy, wtedy nie było mowy o tych problemach żadnych tego typu, ani o tych terminach, wybory miały być jesienią, wszystko, inny miało cykl, lipiec to wakacje właśnie. No, ale pani Grybauskaite obejmowała pana prezydenta na trybunie, a równocześnie Sejmas, bo tak się nazywa Sejm w Wilnie, uchwalił antypolską decyzję ostateczną w sprawie pisowni polskich nazw. To była obraza, to był faktycznie policzek. I gdyby nie tragedia, która wyparła te rzeczy oczywiście, to ta sprawa nie mogłaby być wyciszona w ten sposób. Dzisiaj zapraszam najwyższego przedstawiciela, reprezentanta państwa i narodu i tak traktuje równocześnie niby przyjaznych stosunków w tej samej wspólnocie, w NATO, w Unii, w ten NATO. Także ja jestem bardzo rozszalony jak Polak. Ja jeździłem tam do kolejnych ministrów zagranicznych, prowadziłem rozmowy, umiarkowanie ich łamali, no, ale nie tajili, że mają dobrą wolę, no, tylko równocześnie daje się inne instrukcje i partie polityczne w parlamencie głosują inaczej. Podaję różne przykłady. Ja w Polsce z krajem, tu nie ma żadnych zagrożeń, bo ani Litwinom nie groziły niczym, ani innym. A co dopiero mówić z krajami, których nikt nie wie, jak się ma właściwie obchodzić i na nas mają testować, na nas mają testować, na nas mają testować stosunki gruzińsko-rosyjskie, tak? Na nas? No dziękuję. Zrobili różni Gruzini. Ja mam bardzo wiele sympatii do narodu gruzińskiego, ale jeden reprezentant tam się na wszystkim dostępny znaczy. Stalin, czyli Dżugaszwili. Normalny Gruzin. Panie pan za litewskie książki historyczne, gdzie jest napisane, że tylko geniusz wielkiego księcia Witolda wygrał pod Grunwaldem. No, to jest wersja litewska. Dobrze, proszę państwa, następne pytanie.